Szczęść Boże, coś wam powiem. Kiedy słuchamy o drzewie, wyobrażamy sobie drzewa owocowe, a słuchamy słów z Pisma Świętego, które jest słowem Boga. Zwróćmy więc uwagę na dwa drzewa, które są związane bezpośrednio z Bogiem i Jego darem dla człowieka. Pierwszym będzie drzewo z raju, drzewo poznania dobra i zła, a po części drzewo, które przyczyniło się do upadku człowieka. Drugim drzewem będzie drzewo krzyża, dzieło ludzkiej pracy, które mimo bycia śmiercionośnym narzędziem dla człowieka, stało się bramą do nieba i kluczem zbawienia. Tak więc widzimy dobre i złe drzewo z ludzkiego punktu widzenia. Ilekroć chcemy czynić po swojemu, zabłysnąć przed ludźmi, spełnić swoje plany, to sięgamy po owoce rajskie. Jednak po ich zakosztowaniu wydaje się nam, że Bóg nam jest niepotrzebny i sami sobie świetnie wszystko ogarniemy. Nawet więcej, wolimy się skryć przed Bogiem, bo jeszcze zburzy nasze plany i powie, że nic z tego nie będzie. Jednak przekonamy się, że nasze myślenie było błędne, a droga, którą wybraliśmy, zakończyła się nad przepaścią, to sięgamy po owoce drzewa krzyża. I tak to, co wydawało nam się smacznym owocem, okazało się cierpką jagodą, a to, przed czym się wzdrygamy, okazało się słodyczą. Antoine de Saint-Exupéry w Twierdzy napisał: smutek rodzi się zawsze z czasu, który upływa, a nie zostawia owoców. I dzisiaj Jezus poucza nas, że każdy nasz dobry czyn prędzej czy później przyniesie konkretny owoc, ale tylko wtedy, gdy będziemy cierpliwi. Cierpliwość wyda owoce tylko wtedy, gdy pozwolimy się Bogu prowadzić krok po kroku. Nie da się tego procesu przyspieszyć w żaden sposób. I chętnie byśmy poszli na skróty w wielu kwestiach, byleby tylko doświadczyć sukcesu. Wielką pokusą jest też podzielenie świata na dobry i zły, a co za tym idzie, to patrzenie w ten sposób na siebie. Jeśli nie widzę w sobie poważnych zaniedbań i ciężkich grzechów, bo nikogo nie zabiłem ani nie okradłem, to mogę się ocenić, że jestem dobrym człowiekiem. Tylko czy tak jest faktycznie? Przecież w nas jest tyle ludzkich słabości i grzechu, że jest to niemożliwe, by tylko dzięki naszej pracy się tego pozbyć. Sama zewnętrzna postawa, samo przestrzeganie zasad i prawa Bożego nie czyni nas dobrymi. Tylko ludzie będą nas tak widzieli. Najważniejsze jest ukryte przed spojrzeniami ludzi, bo rozgrywa się w sercu, które determinuje nas w działaniu. Wszystkie niewygodne rzeczy, które tam próbujemy schować, prędzej czy później wyjdą. I to dotyczy wszystkich, bez wyjątków. Łącznie ze mną, który do was mówię te pobożne słowa i pochylam się nad Biblią, by wskazywała mi dalsze kroki. Samo zbliżenie się do Jezusa nie wystarczy, bo nawet ateista może to uczynić ze zwykłej ciekawości. Czytanie i mówienie o działaniu Boga to budowanie na piasku, jeśli nie ma w nas życia tym słowem każdego dnia. W chwili kryzysu i burzy zostanie tylko sterta kamieni. Zatem co lub kto może być dla nas fundamentem?